ponowne odkrycie zagubionej duszy. Dawno, dawno temu była sobie dusza zagubiona w swoim wewnętrznym świecie. Dusza ta starała się znaleźć kierunek w chaosie życia. Mijały dni, tygodnie, miesiące, a on wciąż szukał głębszego sensu i celu swojego życia. Czuł się jak żaglówka w niekończących się poszukiwaniach, dryfująca niezależnie od tego, w którą stronę wiał wiatr. Pewnego dnia jednak doświadczył nieoczekiwanej przemiany. Znalazł się głęboko w lesie, u podnóża góry pełnej mądrości. Spotkał tam starego mędrca, który odkrył tajemnicę życia i odnalazł wewnętrzny spokój. Mędrzec powiedział, że to spotkanie duszy nie było przypadkiem, ale punktem zwrotnym w życiu każdego człowieka. Życie jest nie tylko pełne zewnętrznych rozproszeń, ale także wymaga wewnętrznej podróży. Aby poznać siebie, aby odkryć swój prawdziwy potencjał, musisz powrócić do swojego wewnętrznego świata, powiedział mędrzec. Podróż do świata wewnętrznego. Za radą mędrca dusza wyruszyła w podróż ku sobie. Wsłuchał się w swój wewnętrzny głos, zastanowił się głęboko i zaczął odkrywać prawdziwy cel swojego życia. Zastanowił się nad własnymi potrzebami, pragnieniami i pasjami, a te refleksje dały mu nową perspektywę. Sztuka wyznaczania celów i zwalczania czynników rozpraszających. Kolejną nauką mędrca była siła celów. Wyznaczanie kierunku w życiu jest jak nawigacja według gwiazd. Twoje cele stają się twoim przewodnikiem, powiedział mędrzec. Dzięki tej nauce dusza zaczęła wyznaczać sobie realistyczne i osiągalne cele. Za każdym razem, gdy osiągała cel, jej pewność siebie rosła i czuła się szczęśliwsza i bardziej spełniona w życiu. Kolejnym ważnym krokiem w tej podróży było poradzenie sobie z rozpraszającymi ją czynnikami. Dusza zdała sobie sprawę, jak bardzo media społecznościowe i inne powierzchowne działania odciągają ją od jej prawdziwego celu. Zdała sobie sprawę, że walka z tymi czynnikami rozpraszającymi dała jej więcej czasu i energii. Autentyczność i szacunek do samego siebie. Pod koniec podróży dusza zdała sobie sprawę ze znaczenia autentyczności i szacunku do samego siebie. Życie zgodne z własnymi wartościami i przekonaniami, a nie oczekiwaniami innych, otworzyło drzwi do prawdziwej wolności. Życie w zgodzie z samym sobą, skupione na własnych celach i wolne od rozpraszaczy, dało duszy siłę i spokój, których nigdy wcześniej nie czuła. Samorealizacja i wewnętrzny spokój oraz siła połączeń. Podróż do samorealizacji nie ogranicza się do osiągania celów w świecie zewnętrznym. Obejmuje również osiągnięcie stanu wewnętrznego spokoju i harmonii. Starożytni filozofowie podkreślali, że szczęście i spełnienie są tak samo związane z odnalezieniem wewnętrznego spokoju, jak i z zewnętrznymi osiągnięciami. Spójrz w siebie, powiedział Sokrates. Odkrycia, których dokonujemy w naszym wewnętrznym świecie, mogą być schronieniem i przewodnikiem w chaosie życia. Medytacja, praktyki uważności i poświęcanie czasu dla siebie mogą pomóc nam odnaleźć ten wewnętrzny spokój. Ludzie są z natury istotami społecznymi, a budowanie głębokich, znaczących relacji ma kluczowe znaczenie zarówno dla naszego zdrowia psychicznego, jak i emocjonalnego. Mądry starszy podkreślił znaczenie więzi międzyludzkich, mówiąc: prawdziwe przyjaźnie są pokarmem dla duszy. Otwierając się na ludzi wokół nas, możemy zarówno wspierać ich, jak i wzbogacać własne życie. Empatia, aktywne słuchanie i pomaganie innym wzmacnia te więzi i nadaje naszemu życiu głęboki sens. Ciągłe uczenie się i rozwój oraz odkrywanie wewnętrznej siły. Życie to ciągły proces uczenia się. Każde nowe doświadczenie kształtuje i rozwija nas nieco bardziej. Platon, który powiedział: wiedza jest światłem duszy, nauczał, że wiedza jest nie tylko przedsięwzięciem akademickim, ale także środkiem rozwoju osobistego. Uczenie się nowych umiejętności, poznawanie różnych kultur i sposobów myślenia pozwala nam spojrzeć na świat z innej perspektywy. Ciągłe doskonalenie się czyni nasze życie pełniejszym i bardziej znaczącym. W każdym z nas drzemie siła, która może przezwyciężyć stojące przed nami wyzwania. Odkrycie tej siły, choć czasami stanowi wyzwanie, daje nam możliwość pokonania każdej przeszkody, jaką możemy napotkać w życiu. Znajdź swoją wewnętrzną siłę, mówi mędrzec. Kiedy odkryjemy naszą wewnętrzną siłę, możemy stawić czoła wyzwaniom życia z większą odwagą i determinacją. Jak osiągnąć wewnętrzny spokój i budować głębokie i znaczące relacje? Wewnętrzny spokój jest jak schronienie przed chaosem świata zewnętrznego. Aby osiągnąć ten spokojny stan, musimy najpierw usunąć czynniki rozpraszające i stresujące, które nieustannie zajmują nasze umysły.
Od czasów starożytnych medytacja była wykorzystywana jako potężne narzędzie do tego celu. Medytacja przyciąga nas do chwili obecnej i redukuje hałas umysłowy, pozwalając nam zająć pozycję obserwatora naszych myśli. Codzienna praktyka medytacji zapewnia jasność umysłu i pielęgnuje wewnętrzny spokój. Innym sposobem na osiągnięcie wewnętrznego spokoju jest praktyka wdzięczności. Docenianie piękna i pozytywów w naszym życiu przenosi naszą uwagę na pozytywne doświadczenia i zwiększa nasz ogólny poziom szczęścia. Zapisywanie trzech rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni każdego dnia, nawet jeśli są one małe, z czasem pogłębia nasze poczucie wewnętrznego spokoju. Relacje międzyludzkie są jednym z najbardziej wzbogacających aspektów naszego życia. Budowanie prawdziwych i znaczących relacji wspiera nas zarówno emocjonalnie, jak i psychicznie. Takie relacje opierają się na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i empatii. Poszukiwanie głębi i znaczenia w naszych relacjach pozwala nam wyjść poza powierzchowne interakcje społeczne. Empatia odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Dążenie do zrozumienia uczuć i perspektyw innych osób wzmacnia więzi między nami i sprzyja wzajemnemu zaufaniu. Praktyka aktywnego słuchania poprawia naszą zdolność do empatii i pomaga nam budować głębsze więzi w naszych relacjach. Ciągłe uczenie się i rozwój osobisty oraz odkrywanie i wykorzystywanie wewnętrznej siły. Życie jest niekończącą się podróżą edukacyjną, która czeka na odkrycie. Każde nowe doświadczenie i okazja do nauki przyczyniają się do naszego rozwoju osobistego. Ciągłe uczenie się pozwala nam zachować elastyczność i podtrzymuje naszą ciekawość świata. Nauka nowego języka, gry na instrumencie muzycznym lub poznawanie innej kultury otwiera nasze umysły na nowe perspektywy i wzbogaca nasze życie. Rozwój osobisty pomaga nam również poprawić naszą zdolność radzenia sobie z wyzwaniami i umiejętności rozwiązywania problemów. Postrzeganie wyzwań, przed którymi stajemy, jako okazji do rozwoju i nauki, pozwala nam wyruszyć w trwającą całe życie podróż rozwoju. W każdym człowieku drzemie siła potrzebna do pokonywania wyzwań. Odkrycie i wykorzystanie tej wewnętrznej siły pozwala nam przetrwać nawet w najtrudniejszych momentach naszego życia. Nasza wewnętrzna siła jest napędzana determinacją, wytrwałością i odwagą. Kiedy wzmacniamy naszą wiarę w siebie i skupiamy się na wykorzystaniu naszego pełnego potencjału, możemy osiągnąć nasze marzenia. Korzystanie z naszej wewnętrznej siły oznacza również życie w zgodzie z naszymi własnymi wartościami. Pozostając wiernym własnym wartościom i żyjąc zgodnie z własnymi prawdami, możemy być szczerzy i autentyczni wobec samych siebie. Prowadzi nas to nie tylko do zewnętrznych osiągnięć, ale także do wewnętrznego spełnienia. Wartość podejmowania ryzyka i uczenia się na błędach oraz media społecznościowe i cyfrowy detoks. Znaczący postęp w życiu często ma miejsce, gdy wychodzimy poza naszą strefę komfortu. Podejmowanie ryzyka pozwala nam zdobywać nowe doświadczenia i rozpoznawać aspekty siebie, których wcześniej nie badaliśmy. Jak powiedział starożytny filozof Seneka, nasze życie jest kształtowane przez naszą odwagę. Odważne podejmowanie ryzyka i uczenie się na błędach czyni nas silniejszymi i bardziej odpornymi. Każdy błąd jest okazją do poprawy siebie. Ważne jest, aby zastosować lekcje wyciągnięte z tych błędów w naszym życiu i nie powtarzać tych samych błędów. W dzisiejszych czasach ciągłe przyciąganie mediów społecznościowych i cyfrowego świata może nas rozpraszać i pochłaniać nasz czas. Nadmierny czas spędzony w mediach społecznościowych może odciągnąć nas od prawdziwych chwil naszego życia i głębokich relacji. Przeprowadzenie cyfrowego detoksu, czyli świadome trzymanie się z dala od urządzeń elektronicznych w określonych godzinach, daje nam szansę poświęcenia czasu na bardziej znaczące działania. Prawdziwe życie jest po drugiej stronie ekranu. Cyfrowy detoks pomaga nam uzyskać jasność umysłu i ponownie połączyć się z ciągnąc prostymi przyjemnościami życia. Odpowiedzialność osobista i samodyscyplina oraz uczenie się przez całe życie i ciekawość. Kluczem do zachowania kontroli nad własnym życiem jest osobista odpowiedzialność i samodyscyplina. Branie odpowiedzialności za własne działania i ich konsekwencje jest potężną oznaką rozwoju osobistego. Jesteśmy panami własnego przeznaczenia. Podejmowanie kroków niezbędnych do osiągnięcia własnych celów wymaga samodyscypliny. Oznacza to ustanowienie regularnych nawyków pracy, przezwyciężenie prokrastynacji i skupienie się na celach długoterminowych. Osobista odpowiedzialność i samodyscyplina są kamieniami węgielnymi, które wspierają nas na drodze do naszych marzeń.
Życie oferuje nieskończoną przestrzeń do eksploracji. Uczenie się przez całe życie sprawia, że nasz umysł jest aktywny i nieustannie karmi nas nowymi perspektywami. Wiedza jest pokarmem DNA duszy. Każda nowa książka, kurs lub hobby jest cennym dodatkiem do naszego repertuaru wiedzy i czyni nas bardziej zaokrąglonymi osobami. Podtrzymywanie naszej ciekawości pozwala nam stale patrzeć na świat nowymi oczami i przełamuje monotonię życia. Podróż samopoznania i rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Samopoznanie przenosi nas poza świat zewnętrzny do głębi naszego własnego świata wewnętrznego. Ta podróż oferuje możliwość rozpoznania i zrozumienia naszego własnego wewnętrznego krajobrazu. Odkrywanie własnych myśli, uczuć i pasji pozwala nam dokonywać bardziej świadomych wyborów w naszym życiu. Powiedzenie "poznaj samego siebie" podkreśla znaczenie tego procesu. Uznanie własnych mocnych i słabych stron stanowi podstawę naszego rozwoju osobistego i prowadzi nas w kierunku bardziej holistycznej egzystencji. Życie jest nieuchronnie pełne wyzwań i przeszkód. Nasza zdolność do radzenia sobie z tymi wyzwaniami bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia. Wykazanie się odpornością i elastycznością w obliczu wyzwań czyni nas silniejszymi i bardziej odpornymi jednostkami. W tym procesie ważne jest, aby postrzegać porażki i błędy jako okazję do nauki. Każdy upadek jest krokiem w kierunku podniesienia się i pójścia dalej silniejszym. Przypomina nam to o naszej wewnętrznej sile i potencjale. Realizowanie pasji i ciekawości, osobista odpowiedzialność i stawanie się twórcą własnego życia. Realizowanie naszych pasji i ciekawości w życiu przynosi nam głębokie spełnienie i radość. Odkrywanie własnych zainteresowań i wyrażanie siebie w tych obszarach sprawia, że czujemy się szczęśliwsi i spełnieni. Nasze pasje motywują nas i pomagają nam odnaleźć nasz życiowy cel. Jednocześnie zachęcają nas do nauki nowych umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń. Proces ten pozwala nam odkrywać i realizować własny potencjał. Branie odpowiedzialności za swoje życie pozwala nam być twórcami własnego przeznaczenia. Branie na siebie konsekwencji naszych wyborów i działań czyni nas silniejszymi i bardziej wolnymi jednostkami. Uznanie, że mamy moc określania kierunku własnego życia, daje nam nieskończoną wolność. Jest to okazja do napisania własnej historii i realizacji naszych marzeń.